Mazury. Ale nie te zatłoczone, pełne hałasu, motorówek i samochodów, przez które co weekend przetaczają się tłumy turystów, to nie te Mazury. Gmina Wydminy mieści się w otulinie Puszczy Boreckiej. To tu małżeństwo ryzykantów, Iza i Krzysztof Przyłódzcy, kupiło stary pruski folwark i wymarzyło sobie, że stworzy tu pensjonat i centrum turystyczne z prawdziwego zdarzenia. Łęcuk Mały, Gut Klein Łęcuk, to historycznie pruski dwór założony w 1707 roku, malowniczo położony na wyniesionym wysoko brzegu jeziora, starosowo ułożonymi piętrami parku i kompleksem budynków gospodarczych usytuowanych w podkowę, zwróconą ku brzegom jeziora. Dziś ośrodek aktywnej rekreacji Folwark Łęcuk stał się miejscem, do którego przyjeżdżają na wakacje ci, którzy marzą o odpoczynku z dala od zgiełku miasta. A kto raz przyjedzie, musi tu wrócić. Łęcuk stał się tętniącym sercem tej okolicy, a państwo Przyłódzcy, mający niezwykłą umiejętność gromadzenia obok siebie życzliwych ludzi, okazali się prawdziwymi animatorami społeczności lokalnej. My pochodzimy w ogóle z okolic. Żona z Grzycka, ja tutaj z sąsiedniej wsi. Chociaż nigdy nie byliśmy w Łęcuku. Wróciliśmy tak po latach, ale tak jakby nas tu nigdy nie było. Zawitaliśmy w to miejsce za sprawą ojca Krzyśkowego. On nas tu pierwszy raz przywiózł i pierwszy raz zobaczyłam Łęcuk i to była mieszanina zachwytu z przerażeniem, tak? Że tak cudne miejsce, a jednocześnie tak przerażające, tak zaniedbane, takie zniszczone. Tata z taką zaciekawieniem, euforią, no dzieci, a co wy na to? Ja mówię, nie, nigdy. Zastaliśmy kompletną ruinę po byłym PGR-ze. I później, jak upadł PGR, to jeszcze przez kilka lat była tutaj taka spółka pracownicza, która gospodarowała, ale szybko też upadła. No i przez kilka lat to stało bezpańskie. Wiadomo, że jak nie ma gospodarza, no to niestety, ale to wszystko zostało rozkradzione. Wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, to kable wyprute ze ścian. No totalnie, totalnie zniszczone. Cały rejon tutaj parku. Zarośnięty, tak jak dżungla amazońska, że się nie dało wejść. Wszędzie śmieci, butelki, gruz, wszystko porozrzucane. No, kompletna ruina i walące się budynki. Kiedy powstawał pierwszy biznesplan, to pamiętam, po stronie minusów był, że to jest odludzie, że w ogóle kto tu przyjedzie, że tu nie ma drogi, nie ma lotniska. Postanowiliśmy z tej największej słabości uczynić największy atut, zwłaszcza, że rzeczywiście w ostatnich latach moda zrobiła się, tak, na miejsca nieodkryte, na miejsca, gdzie jest dziko, spokojnie, tak? Więc to się połączyło z naszym pierwotnym pomysłem sprzed lat 12, więc powiedziałabym, że byliśmy pionierami, żeby uwierzyć, że ktoś w tak dzikie miejsce przyjedzie. No, najpierw my musieliśmy uwierzyć, to trochę trwało, tak? A potem kolejni ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali, umacniali nas w tym, tak, że to ma głęboki sens, tak? I to miejsce pokazało swój potencjał, bo ja ciągle widziałam nowych ludzi, którzy przyjeżdżają i zakochują się w Łęcuku. Zamiast widzieć ruiny, tak jak tutaj, tak? Ruiny, jesteśmy sobie w ruinach, przyjeżdżają i mówią, cudowna tawerna, to jest jak we Włoszech. A my jesteśmy w chlebie, tak? W oborze jesteśmy, tak? Zanim ta zieleń wyrosła, tak, zobaczyć, że właśnie tak to może porastać, że tu zrobimy takie, no to było przytłaczające. Przyjeżdżali ludzie i mówili, ojej, to piękne, zobacz, ojej, jak byście to znaleźli? Nie dysponowaliśmy takimi funduszami, żeby tak dużą inwestycję samodzielnie przeprowadzić. To pomyśleliśmy o środkach unijnych, wystąpiliśmy właśnie o fundusze w dwóch osobnych projektach. Jeden taki mniejszy na właśnie ten sprzęt sportowy, na wypożyczalnię sprzętu, ale bez miejsc noclegowych, bo taki był wymóg właśnie tego akurat programu, że nie mogło tam być miejsc noclegowych. I drugi był projekt na hotel, który właśnie zawierał te miejsca noclegowe. Chcieliśmy te projekty realizować mniej więcej w tym samym czasie, lub wcześniej ten projekt duży hotelu. Ale się okazało, że właśnie w tym programie hotelowym trafiliśmy na listę rezerwową, nie dostaliśmy tych funduszy od razu, a dostaliśmy z tego drugiego.
I w efekcie zrealizowaliśmy projekt, gdzie zrobiliśmy piękne kąpielisko, banie, dużo sprzętu sportowego, wypożyczalnie sprzętu, ale nie mieliśmy miejsc noclegowych. Więc coś, co kompletnie nie ma sensu biznesowego. To jest takie ryzyko, że może tak się zdarzyć. Dopiero rok później już z własnych środków zrealizowaliśmy pokoje gościnne, no i to poprawiło sytuację, a ten projekt główny, który miał być na początku, to realizujemy dopiero teraz, bo po 3 latach trafiliśmy już na listę do dofinansowania i go realizujemy. Mimo kłopotów, które przez długie miesiące nie pozwalały spokojnie spać właścicielom, prace są już na ukończeniu. Inwestycja obejmuje budynek hotelowy na 40 pokoi. Dla przyłódzkich ważne było, by pasował on idealnie do pozostałych budynków. Projekt architektoniczny pięknie wpisuje nowe zabudowania w pejzaż Łęcuku, bo natura jest dla właścicieli bardzo ważna. Świadomie rezygnują z niektórych modnych atrakcji turystycznych, takich jak quady czy paintball. Nie chcą zakłócać ciszy jeziora. Są także pewni, że nie takich rozrywek szukają ich goście, od lat wiernie przyjeżdżający na pole namiotowe czy do pensjonatu. Atrakcją dla nich jest bania ruska, rowery wodne, kajaki, przepiękne, czyste jezioro. Coraz większe zainteresowanie przyrodą turystów odwiedzających folwark sprawiło, że więcej klientów ma także pan Andrzej, ornitolog i przewodnik mieszkający w sąsiedniej wsi. Więc Puszcza Borecka to jest las, który ma ogromne bogactwo ptasie. Nie ma drugiego takiego lasu nawet w Polsce, tak? W północno-wschodniej Polsce to na pewno, który na tak małej powierzchni miałby tak wiele cennych gatunków. Tu jest ponad 30 gatunków załącznika pierwszego dyrektywy ptasiej. Wydaje mi się, że to, co robią państwo przywódcy w ośrodku aktywnej rekreacji Łęcuk, to jest strzał w dziesiątkę, że to perspektywicznie powinno funkcjonować, dawać pracę nie tylko im, nie tylko ludziom, którzy tam będą pracowali w tym ośrodku, ale też okolicznym mieszkańcom, którzy będą mogli skorzystać przede wszystkim jako usługodawcy, tak? Bo ośrodek Łęcuk będzie zawsze potrzebował dobrej żywności. Będzie potrzebował różnych takich usług, ponieważ oni działają przez cały rok, czyli zimą organizują kuligi, tak? Sami nie mają koni, bazują na wypożyczaniu ksani i koni od okolicznych mieszkańców, tak? Będą potrzebowali przewodników, którzy będą ludzi prowadzać w las. Dokładnie tak się dzieje. Stale rosnąca liczba gości folwarku to szansa dla mieszkańców sąsiednich miejscowości. Sąsiedzi mówią wręcz, że wracający do życia Łęcuk wyrwał z apatii okolice. W sezonie można znaleźć zatrudnienie w pensjonacie, a współpracuje z nim wielu okolicznych gospodarzy i drobnych przedsiębiorców. Przyłódzcy skromnie mówią, że nikogo nie aktywizowali, po prostu szukali życzliwych ludzi do współpracy, a znaleźli pełnych dobrej energii przyjaciół. Tadzio to dopiero jest artysta. Podjął męską decyzję, że się przenosi ze Śląska tutaj, ze swoją rodziną, z kozami. Tutaj wybrali siedlisko niedaleko z sąsiedniej wsi. I hoduje mało popularne rasy, tradycyjne zwierząt, w tym kozy. I wykonuje własnymi rękoma z żoną swą sery, które serwujemy na naszych stołach i robią furorę. Ludzie szukają czegoś tradycyjnego, czegoś dawnych smaków i chętnie zaglądają do nas, czy też właśnie poprzez Łęcuk, poprzez inne gospodarstwa agroturystyczne i poprzez różnego rodzaju kiermasze, gdzie oferujemy klientom nasze produkty. Zawsze właśnie mile wspominają i chwalą nasze produkty, bo są też w naturalny sposób wytwarzane i bardzo im smakują. Jak zaczynaliśmy tutaj coś robić, to
to ogólnie było wielkie zniechęcenie po tym PGR-ze, po tym upadku. Tutaj naprawdę no była tragedia, tak? Nie było żadnej pracy. I trzeba było dopiero takich paru lat, jak ci ludzie zobaczyli, że tu przyjeżdżają goście, którym się podoba, którzy są zachwyceni i że ten teren jest coś warty, tak? I że ja też mogę z tego skorzystać. To był proces i nadal są tacy, którzy siedzą pod sklepem od rana do wieczora i nic im się nie opłaca. Ale są tacy, którzy widzą, że widzą dla siebie perspektywę, widzą młodzi ludzie, że może niekoniecznie ja muszę jechać do Anglii na zmywak, tylko ja pójdę tutaj do szkoły turystycznej czy gastronomicznej i znajdę pracę na miejscu. Mamy program stażowy teraz z Urzędem Pracy. To jest taki program dla młodych i to są takie staże od 3 do 6 miesięcy, które są finansowane właśnie przez Urząd Gminy albo przez Urząd Pracy. Z taką myślą, no, że te osoby wchodzące gdzieś na rynek pracy potrzebują, które często no, niewiele jeszcze umieją, nie mają doświadczenia, ale się dopiero uczą, potrzebują wsparcia. No i po tym okresie te osoby możemy zatrudnić, jeśli one się oczywiście sprawdzą. Położenie folwarku na obszarze Natura 2000 nie jest w niczym ograniczające dla właścicieli. Mówią, że traktują to jako przywilej, a nie jako przeszkodę. To dla nich gwarancja tego, że piękno i bogactwo przyrodnicze Puszczy Boreckiej nie zostanie zaburzone żadnymi nieprzemyślanymi działaniami urzędników. Żyją w naturze i wykorzystują szansę, jaką im dała. Tak się szczęśliwie złożyło, że folwark tu istniał, tak? Zanim został wyznaczony ten teren, tak? Chroniony prawem. To folwark był pierwszy i te zabudowania tu powstały, były i myśmy w porę opracowali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu, tak? Zostało to przez nas sformalizowane i mamy pełne prawo działań tutaj mających na celu odzyskanie tego miejsca, przywrócenie mu świetności. Zdobycie pozwoleń na budowę, gdyby tutaj tego nie było, tu bezpośrednio nad tym jeziorem, przy samej puszczy, to przecież byłoby to niewykonalne, tak? Ale jest mnóstwo takich miejsc, które stoją w ruinie, tak? Potrzebują odnowy.